Proszę Państwa, rzeczywiście, jeżeli chodzi o rewitalizację w małych miastach i ich modele rozwoju, skupiłam się co prawda na sieci Citaslow, ale zrobiłam dlatego takie podejście, że po raz pierwszy w naszej historii praktycznie małych miast, grupa 14 miast, głównie z województwa warmińsko-mazurskiego, stworzyła ponadlokalny program rewitalizacji, który również bazuje na modelu miast Citaslow. Czyli mamy pewnego rodzaju proces przenikania się różnych tendencji rozwojowych i bardzo dobrze w związku z tym chciałabym się odnieść do dwóch rzeczy, a więc do modelu sieciowego, ponieważ tutaj jest działanie nie indywidualnie jednego miasta, tylko kilkunastu miast, a więc mamy do czynienia z siecią i z modelem sieciowym. Natomiast w drugim przypadku również dotykamy modelu finansowania, czyli tego modelu, który jest w tej chwili popularny, na który oczywiście ośrodki miejskie i nie tylko miejskie mogą pozyskać pieniądze i myślę, że to jest ten dobry punkt startu. Jeżeli chodzi o pytania i właściwie słowa klucze, które chciałabym dedykować do poszczególnych etapów moich wystąpień, to przede wszystkim świadomość potrzeb, ale nie tylko potrzeb, ale i możliwości, o czym mówili przedmówcy we wczorajszym dniu i dzisiejszym. Wizja, czyli gotowość do działania. Polidialog, czyli nie dialog, ale polidialog, w tym między interesariuszami, ale równocześnie, jeżeli chodzi o interesariuszy, to uczestnictwo uczelni, ośrodków akademickich w rozwoju, no i praktycznie modele finansowania i pytania problemowe. Nie będę głęboko wchodziła w aspekty związane z opisem struktur sieciowych. One się rozpoczęły, proszę Państwa, już praktycznie w tendencji polskich miast w XX wieku, więc to istnieje. Mieliśmy miasta partnerskie, ale generalnie XX wiek, XXI przyniósł nam globalizację, internet, w związku z czym również ta tendencja do sieciowania, do współpracy wielu ośrodków, w tym oczywiście ośrodków miejskich, ma miejsce i istotą rzeczy jest to, że w układach sieciowych, proszę Państwa, mamy do czynienia z różnymi uczestnikami, którzy w tych sieciach pełnią różne role, czasami pierwsze, drugoplanowe, ale jednocześnie, przepraszam, ale jednocześnie mają świadomość, że to, co wytwarzają i to, co pokazują w układzie sieciowym, staje się własnością innych, czyli w tym układzie internacjonalizacji, a jednocześnie korzystają z dorobku know-how innych ośrodków. I to sieciowanie właśnie jest takim elementem wzrostu tymi drożdżami, które pozwalają na wybieranie właściwych wzorców, takich, jakich powiedzmy potrzebują małe miasta. Przy czym ten punkt wyjścia, kategoria świadomości. W przypadku miast Citaslow, pierwszych miast, które powstały, oczywiście była świadomość samorządowców czterech miast, a pierwszego konkretnie miasta Reszel. W przypadku innych miast Citaslow, tymi, którzy mieli największą świadomość i potencjał i siłę wprowadzenia miasta do sieci Citaslow, to proszę Państwa Klub Seniorów, który najpierw wykorzystał fundusze seniorów i spowodował, że miasto Prudnik, list intencyjny do burmistrza, powstała rada oczywiście seniorów. Oni przygotowali w oparciu o różne fundusze unijne i nie tylko właśnie procesy rewitalizacji tego, nie rewitalizacji, tylko procesy przyjęcia miasta Prudnika do sieci miast Citaslow z sukcesem. Wprowadziły w tej chwili te same grupy osób miasto Kalety, a więc dwa różne podejścia, te odgórne i oddolne. To pokazuje, że w miastach, które bazują na pewnym modelu rozwoju, można oczywiście wykorzystać różne potencjały ludzkie, ich świadomość i potrzeby. Oczywiście sieciowanie ma bazę w dwóch takich, moim zdaniem, dokumentach istotnych, jak Europejska Karta Samorządu Lokalnego, która pozwala w ogóle na tego typu współpracę, tak wewnątrzkrajową, jak i zewnętrzną. No i druga opcja to nowa Karta Ateńska, która mówi, że
Ten węzeł fizyczny lub wirtualny w różnych sieciach będzie zależał od przepływu dóbr materialnych, informacji oraz od charakteru powiązań funkcjonalnych. Karta Arktańska w ogóle wskazuje na kilka rodzajów tych rozwiązań. W związku z tym jedno miasto, czy przepraszam, miasta pracujące w sieci mają do wyboru różne modele rozwoju i ta mnogość przynależności do różnego sieci oczywiście daje ten efekt synergiczny. Ja koncentruję się w dalszej wypowiedzi tylko na tym modelu później sieci miast CITESLOW. Ten model, proszę Państwa, jest właściwie można opisać z punktu widzenia tej właśnie nowej karty arktańskiej takimi dwoma rodzajami, czyli jest to taki właściwie pewien miks dwóch typów sieci policentrycznych. Pierwsza to sieci komplementarne miast oczywiście względem o różnej specjalizacji, gdzie specjalizacja miast będzie wytyczną lokalizacji projektów publicznych podejmowanych w ramach sieci oraz drugi model sieci miast mających wspólne interesy ekonomiczne lub kulturowe i pozwalające na umacnianie ich profilu, uzyskiwaniu przewag konkurencyjnych. W przypadku narodzin sieci miast CITESLOW oczywiście najpierw był ruch we Włoszech. Wcześniej oczywiście rozpoczął się na całym świecie ruch slow food. Powstają właśnie oddolnie, powstaje wiele oddolnych filozofii funkcjonowania i sieć miast CITESLOW właśnie wyrosła na bazie współpracy z tym środowiskiem, z tą filozofią slow food. Powstała we Włoszech, obecnie ta międzynarodowa sieć ma siedzibę w Orvieto. Cztery miasta duże, nieduże właśnie, kilkutysięczne we Włoszech postanowiło założyć międzynarodową sieć. I one bazują na różnego rodzaju formułach już tego slow, aczkolwiek w tej chwili miasta należące do sieci miast CITESLOW, przynajmniej w formule polskiej i zagranicznej, starają się nazywać miastami dobrego życia, ponieważ slow okazuje się, że jest w konotacjach takich i w odbiorach ludzi no, nie do końca pozytywne, ponieważ slow nie tylko działa powiedzmy na niektórych pozytywnie, ale właśnie negatywnie ze względu na powolność. Powolność nie wyklucza innowacyjności, powolność nie wyklucza przyspieszeń tam, gdzie jest to potrzeba i tym podobne. W związku z tym miasta przyjęły nową filozofię promowania siebie, czyli jako miast dobrego życia. Jeżeli chodzi o polską sieć, ona w tej chwili liczy 27 miast. Ostatnim miastem w tej chwili, które zostaje przyjęte, jest w trakcie postępowanie dla miasta Żgowa w województwie łódzkim. I mieliśmy przyjemność jako środek akademicki wspierać proces samooceny w ramach tego działania. To, co jest istotą modelu miast CITESLOW, żebyśmy potem mogli szybko przejść na powiedzmy teren rewitalizacji, na ten obszar informacyjny. Ta sieć CITESLOW ma swój manifest, w którym zwraca się uwagę na to, że w miastach CITESLOW celem polityki środowiskowej jest utrzymanie i rozwój tkanki miejskiej z wykorzystaniem technik recyklingu. Polityki infrastrukturalnej jest podnoszenie wartości terytorium, a nie jego zajmowanie. Jest stosowanie technologii podnoszących jakość środowiska naturalnego i tkanki miejskiej, ochrona rzemiosła lokalnego bazującego na dziedzictwie kulturowym, wspieranie kultury gościnności, promowanie świadomości mieszkania w mieście i wprowadzania edukacji smaku. Sieć miast wspiera różnorodność kulturową i to jest ten jeden z wyznaczników. Nie jesteśmy unifikowani, jesteśmy, mówią w tych miastach, dostrzegani jako indywidualnie, unikatowo podchodzący do określonych działań i mamy tutaj tą sferę przestrzeni wolności działania. Promujemy tradycje, w tym na przykład właśnie lokalne smaki, lokalne tradycje, lokalne produkty ochrony środowiska. Rozwój jest oparty na partycypacji społecznej, rzeczywiście to widać. I w tej sieci, proszę Państwa, jest 7 kryteriów, 7 obszarów, które zawierają prawie około 80 wskaźników, w tym jest sporo wskaźników obligatoryjnych, a więc w procesie samooceny miasto, które przystępuje do tej sieci, musi wykazać zgodność 50 plus 1% tych wskaźników obligatoryjnych. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o
Przykład Lidzbarka Warmińskiego. Proszę zwrócić uwagę, że w 5 tych podstawowych obszarach obligatoryjnych Lidzbark na rok 2015 spełniał w różnym stopniu oczywiście te wskaźniki, co nie znaczy, że to jest źle. Właśnie to, co mnie się podoba w tym ruchu małych miast, jest to, że pozwala się w procesie, czyli w okresie dłuższym, dochodzenie do takich idealnych rozwiązań, które są zasygnalizowane wskaźnikami. To, co można powiedzieć o systemie wskaźników, że nie wszystkie wskaźniki są dostosowane do warunków polskich, międzynarodowych. Na przykład posługują się Włosi takimi wskaźnikami, które mówi o powierzchni terenów, które są ponownie rehabilitowane i przeznaczone na inne cele. My nie mamy na przykład wskaźnika tych powierzchni, albo na przykład obrzeża peryferyjne, które mają być przeznaczone na ogrody, czy sady ogrody, czy na jakieś obszary, powiedzmy, rolnicze. Czy na przykład zatrudnienie osób w wieku 16 do 20 lat i tym podobne. W związku z czym, proszę Państwa, ta rewitalizacja i te modele, czyli model miast CITA-SLOW jest z jednej strony, z drugiej strony te miasta bardzo aktywnie i twórczo podchodzą do działań oczywiście rewitalizacyjnych i stworzyły ponadlokalny program rewitalizacji. Proszę zwrócić uwagę, że w tych programach rewitalizacyjnych i w modelach finansowania, tu wymieniłam kilka tych modeli, na przykład właśnie bezpośrednio rewitalizacja regionalna i rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, aczkolwiek w mniejszym stopniu dotycząca co prawda małych miast, ale też i tam się znajdują obiekty poprzemysłowe, więc małe miasta mogą z tego obszaru korzystać. PPP jest najrzadziej wykorzystywanym modelem rewitalizacji, przy czym powiem tak, że w modelu miast CITA-SLOW jedynie 40% wskaźników odnosi się, ma bezpośrednie przełożenie na przestrzeń, na to, w jaki sposób jest kreowana przestrzeń publiczna, czy mamy do czynienia z informacjami typu zanieczyszczenie powietrza, jakość wód, etc. W związku z tym tylko te 40% wpisuje się w pewnym sensie, powiedziałabym, w te procesy rewitalizacji z punktu widzenia finansowego. Nie będę omawiała wszystkich tych aspektów modeli, bo będziecie Państwo uprzejmi po już konferencji przejrzeć może dokładniej. Natomiast w przypadku modelu finansowania, proszę zwrócić uwagę, że takim podstawowym modelem to jest oczywiście środki własne plus EFS plus EFRR. I w ramach rewitalizacji regionalnej mamy tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o finansowanie, regionalny program operacyjny województwa X i mamy 11 oś priorytetową, rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Tu mamy działania 11.2 odnowa obszarów wiejskich, 75% dotacji. Dalej pod warunkiem, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, pod warunkiem, że dane zadanie zostanie wpisane do lokalnego programu rewitalizacji. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, też oś 11. Dalej mamy krajowe inteligentne specjalizacje, punkt 2.1, innowacje, technologie i procesy przemysłowe oraz regionalne inteligentne specjalizacje dla województwa X, na przykład technologie informacyjne i komunikacyjne. To, co chciałabym tutaj powiedzieć na bazie tego akurat modelu niejako finansowania, to jest to, że do tej pory miasta ani małe, ani średnie nie wykorzystują jednego jeszcze z modeli, tak zwanych modelu kreatywnego, pozwolę sobie wrócić, modelu sektora kreatywnego i sektora kultury, czyli praktycznie to jest to, do czego często sięgają w ramach procesów rewitalizacyjnych miasta, bo mówię o turystyce. W większości przypadków, jeżeli chodzi o te 14 miast, one szereg inwestycji prowadzą pod kątem również turystyki, a turystyka wpisuje się w sektor kreatywny, czyli wcześniej nazywany tak zwany przemysły kreatywne. Trzeba powiedzieć, że tutaj to byłoby ciekawym obszarem badawczym, jak właśnie w małych miastach i średnich, a zwłaszcza w małych miastach i na terenach wiejskich, bo takie w Politechnice Łódzkiej podjęliśmy również badania, jak ten sektor kreatywny tworzy i przyczynia się do rozwoju, w jaki sposób właśnie przy procesach rewitalizacji potem można byłoby wykorzystać właśnie określone miejsca, na przykład kreować pod kątem pracy. I tu mamy przykłady rewitalizacji, kilka przykładów na koniec. Rewitalizacja Centrum Starego Miasta
w Lidzbarku Warmińskim. I co warto podkreślić, proszę Państwa, że w Lidzbarku od jednej edycji finansowania procesów rewitalizacyjnych zakończonych w 2015 roku przechodzi się na zasadzie ciągłości przygotowań, również różnego rodzaju badań społecznych, konsultacji, partycypacji, to jest bardzo dużo tych przedsięwzięć, do następnych, a więc wcześniejsze rewitalizacje służą potem do tworzenia kolejnych, do budowania kolejnych obszarów rewitalizowania. I tu mamy efekty, powiedzmy już, czyli stworzenie nie tylko miejsc pracy, ale miejsc publicznych dla potrzeb oczywiście prezentacji, działania NGO-sów i tym podobne. Przykład dość dyskusyjny, bo w ramach tego pierwszego przykładu rewitalizacyjnego za wiele milionów, bo to ponad 4 miliony złotych, wyremontowano mury miejskie, które w tej chwili po roku, bo Urząd Miasta wydał taką decyzję, tutaj powstaje dwupiętrowy budynek, który dokładnie zasłania te mury, mało. Teren, który mógł być wykorzystany dla celów publicznych, bo był piękny trawnik i były planowane pewne rzeczy i nasi studenci też pokazywali inne zastosowanie. No niestety dla celów prywatnych ta działka została sprzedana. Innym przykładem jest oczywiście w podejściu do działań rewitalizacyjnych odtwarzanie na przykład bruku, tak? Ale również pokazywanie tego, co zostało wyburzone. Tu macie Państwo przykład, jak nowa zabudowa, ponieważ Warmia, Mazury to nowe tereny, napływowa ludność, nowe władze nie odnawiają starej tkanki mieszkaniowej, bo to była poniemiecka. Mamy do czynienia z blokami, które w tej chwili są też po lewej stronie jeszcze niezrewitalizowane. Na końcu tej ulicy już jeden taki dobry przykład zrewitalizowany, ale w ramach różnych takich procesów dodatkowych pokazuje się, proszę Państwa, że kiedyś tak wyglądały te kamieniczki. Inny przykład to w ogóle problem z definiowaniem dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza na tych terenach, gdzie napływają ludzie. Czy pokazywać niemiecką przeszłość, czy nie pokazywać, bo to o tym mówią przewodnicy na przykład w Lidzbarku Warmińskim, nie tylko w Lidzbarku na Warmii, czyli mamy zawsze ten problem. Jeżeli rewitalizujemy, to czy tak, że ktoś, kto nawet mieszka w tym mieście, nie widzi, że tu jest tablica upamiętniająca oczywiście tą jedną z większych bitew, największych pod Heisbergiem w czasach napoleońskich między Rosją a Francją i wojskami stowarzyszonymi, można by powiedzieć. Czy potrafimy zabezpieczyć w procesach rewitalizacyjnych punkty widokowe, które nie są uwzględniane w procesach rewitalizacyjnych? W tej chwili tu planowane jest na przykład wybudowanie hotelu, który absolutnie ten punkt widokowy nam zostanie zlikwidowany. Inny bardzo, ale tym razem ciekawy przykład, odnawianie oranżerii na cele oczywiście biblioteczne, spotkań, warsztaty, koncerty i tym podobne. To są rewitalizacje publiczne, tu mamy rewitalizację prywatną. Hotel Krasicki, czterogwiazdkowy, należący do grupy Anders i w którym to i serdecznie Państwa już w tej chwili zapraszam, odbywała się konferencja Alternatywne modele rozwoju miast w przyszłym roku, właśnie adresowane i tematycznie do małych miast i terenów wiejskich. Rewitalizacja to również proces działań środowiskowych, sucha fosa, właśnie dobry przykład przygotowań wstępnych. W tej chwili również sfera publiczna nad Łyną i Symsarną, budowa amfiteatrów i ciągów dalej. Stosowanie przez miast CITA SLOW i wydawanie publikacji na temat dobrych praktyk sieci miast CITA SLOW. Współpraca z uczelniami. Wiem, że na przykład Lidzbark również współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, ale współpracuje też z Politechniką Łódzką, ze studentami. Cały proces różnego rodzaju przygotowań, rozstrzygania konkursów. No i praktycznie, proszę Państwa, przepraszam bardzo. Chciałabym tylko pokazać ten dosłownie na dwóch slajdach i podsumowanie, co było celem tego programu sieci miast CITA SLOW.
Wspólne i równoległe działania we wszystkich 14 miastach będzie znacznie bardziej widoczne i identyfikowalne niż pojedyncze procesy. Takie działanie pozwoli na budowanie wspólnego wizerunku miast. W ten sposób sieć CitaSlow może zbudować spójną markę małych ośrodków miejskich o zrównoważonym rozwoju, szczególnych walorach naturalnych, historycznych. Należy dodać, że te ośrodki miejskie mają nieźle przygotowany, aczkolwiek nie do końca idealny stan, jeżeli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Liczba przykładowo 100% pokrycia, działdowo 90%, ale są takie małe miejscowości, gdzie te MPZP nie funkcjonuje tak dobrze i tereny wyznaczone pod kątem rewitalizacyjnym też będą nasuwały, będą miały określony wpływ na finalne działania. W związku z tym, proszę Państwa, podsumowanie króciusieńkie i w przypadku, można powiedzieć, tych 14 miejscowości należących do sieci miast CitaSlow, mamy do czynienia z nowym modelem rewitalizacji, ponad lokalnym programem rewitalizacji, który współgra z modelem miast CitaSlow. Jest on oparty na modelu finansowym środki własne FS plus EFRR. Ma on wymiar regionalny. I tutaj nowa polityka Europa 2020 i podejście właśnie terytorialne, czyli nie tylko administracyjnie, ale funkcjonalnie adresowane, ma właśnie sprzyja takim działaniom, bo w poprzednich edycjach rewitalizacyjnych, to znaczy programach, tego nie było. No i proces rewitalizacyjny oparty jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju, jednak braki MPZP w większości miast i zintegrowanych działań społecznych, przestrzennych może tutaj mieć swoje znaczenie. Dziękuję uprzejmie za uwagę.